Dziękuję Mateuszowi za tą miłą zapowiedź. Znajdujemy się tutaj na zjeździe klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii. Także podstawowym pytaniem, od którego należałoby zacząć, a odpowiedź na które może nie być tak do końca oczywista, to jest pytanie o to, po co w ogóle się angażujemy w budowanie tego rodzaju struktury organizacyjno-samokształceniowej, jak kluby kasę. Co sprawia, że pragniemy studiować, popularyzować i w najlepszym razie rozwijać tą konkretną tradycję intelektualną, jaką jest Austriacka Szkoła Ekonomii. I mi się wydaje, że istnieją dwie główne odpowiedzi na to pytanie, które się wzajemnie uzupełniają. Pierwsza odpowiedź to by była taka odpowiedź czysto intelektualna. Interesuje nas to, dlatego że widzimy w tym bardzo elegancką tradycję intelektualną, bardzo elegancką konstrukcję logiczną, która umożliwia nam udzielanie bardzo interesujących, satysfakcjonujących, kompleksowych odpowiedzi na temat tego, dlaczego różne procesy gospodarcze działają tak, a nie inaczej, dlaczego diamenty są warte więcej niż woda, co determinuje siłę nabywczą pieniądza, co sprawia, że ujemne stopy procentowe są zjawiskiem immanentnie szkodliwym gospodarczo i dlaczego nie mogłyby się one pojawić na wolnym rynku. A więc część osób by odpowiedziała, że to jest taka intelektualna sztuka dla sztuki. Dlatego nas tak interesuje ta Austriacka Szkoła Ekonomii. Natomiast druga odpowiedź to jest odpowiedź, która myślę zawiera w sobie już pewien taki implicite, ukryty komponent normatywny. Bo jak wiadomo, ekonomia, każda rzetelna szkoła ekonomiczna, w tym szkoła austriacka, to jest szkoła myślenia pozytywnego. Ona wszystkie swoje sądy formułuje w formie warunkowej. Jeśli chcesz, żeby nastąpiły takie, a nie inne rezultaty, to się powinieneś uciec do pewnego rodzaju rozwiązań bez wartościowania tych rezultatów. Ale co nam mówi szkoła austriacka? Mówi nam, że jeśli chcemy zmaksymalizować pewne wielkości, takie jak dobrobyt społeczny, fizyczna produktywność gospodarki, przedsiębiorcza innowacyjność, no to musi się pojawić pewnego rodzaju specyficzna infrastruktura organizacyjna, instytucjonalna, normatywna i tak dalej. Są pewne prakseologiczne niezbędniki tego, żeby mógł być w sposób efektywny tworzony dobrobyt gospodarczy. I myślę, że nie ma co ukrywać tego, że dla większości bardzo istotnym celem jest dbałość o dobrobyt gospodarczy. No i tutaj szkoła austriacka dostarcza nam bardzo cennego materiału intelektualnego. Jest narzędziem, które daje nam do zrozumienia, że warunkiem dobrobytu gospodarczego jest, jako się rzekło, szacunek dla pewnego rodzaju specyficznej infrastruktury instytucjonalnej, która ucieleśnia pewne właśnie wartości, czyli pewne normatywne zjawiska, tak? Bezwarunkowy szacunek dla wolności osobistej, swobody zrzeszania się, swobody wymiany dóbr i usług, rządy prawa, stabilny pieniądz i tak dalej. I dlatego zupełnie naturalna jest ta wspomniana już w poprzednim wystąpieniu i w dyskusji później symbioza pomiędzy Austriacką Szkołą Ekonomii jako właśnie tym pomocniczym narzędziem intelektualnym, a libertarianizmem, czyli konkretną filozofią społeczną. Przy czym wydaje mi się, że głównie w kontekście ekonomicznych dociekań to jest libertarianizm taki utylitarny, czyli taki, gdzie sama ta wolność też jest tylko narzędziem, a celem jest dobrobyt społeczny. I dlatego tak na marginesie, ilekroć się pojawia, a czasem się pojawia w tych środowiskach taka zbitka austrolibertarianizm, to ona ma sens moim zdaniem tylko wtedy, jeśli ten libertarianizm oznacza tutaj libertarianizm utylitarny, co oczywiście nie jest jedyną jego formą i nie musi być traktowany jako jedyna jego forma, no bo są różne powody, dla których możemy cenić takie wartości jak wolność osobista czy swoboda działania. Natomiast w tej zbitce, w tym zestawieniu, w tej symbiozie właśnie, tylko takie rozumienie libertarianizmu ma moim zdaniem sens, bo jeśli się weźmie ten tak zwany libertarianizm prawnonaturalny czy deontologiczny, to on tak naprawdę postuluje tylko, że pewnych działań podejmować nie wolno.
Nie wolno dokonywać aktów agresji, nie wolno okradać innych, nie wolno oszukiwać innych i tak dalej. I tu ekonomia nam nic nie mówi. To takim libertarianinem deontologicznym w pełni usatysfakcjonowanym mógłby być nawet ten sztandarowy Robinson Crusoe, który żyje na swojej bezludnej wyspie i żadni intruzi go tam nie nękają, nie rozmontowują mu szałasu, nie kradną mu kokosów. Natomiast jeśli nas rzeczywiście interesuje zbudowanie dobrobytu społecznego, no to tutaj dopiero się zaczyna pojawiać ta ekonomia austriacka jako pewne narzędzie i jako istotna nauka pomocnicza. Nie chcę przez to zasugerować, że ekonomia nie może też pełnić roli nauki, istotnej nauki pomocniczej w takich rozważaniach prawnonaturalnych czy deontologicznych, ale tutaj już byśmy musieli mieć do czynienia właśnie z taką jakąś deontologią pozytywną, na przykład socjalistyczną, która mówi, twoim obowiązkiem jest uczestniczyć w budowie sprawnie działającej gospodarki socjalistycznej. No to wtedy rzeczywiście możemy wziąć twierdzenie o niemożliwości istnienia racjonalnie alokującej gospodarki socjalistycznej i powiedzieć, że to nie może być prawdziwy obowiązek, no bo wiadomo, że obowiązuje zasada z powinno się wynika można. No jeśli się nie da zbudować sprawnie funkcjonującej gospodarki socjalistycznej, to z całą pewnością niczyim obowiązkiem nie jest budowanie gospodarki socjalistycznej. Więc w tego rodzaju pozytywnej deontologii ekonomia ma jakąś, zwłaszcza austriacka, ma jakąś swoją istotną rolę pomocniczą. Ale w takiej negatywnej, libertariańskiej, która mówi tego nie wolno, tego nie wolno, tego nie wolno, a nie mówi w zasadzie, co trzeba robić, to tutaj nie ma ekonomia na dobrą sprawę żadnej roli pomocniczej. Natomiast w kontekście tego libertarianizmu utylitarnie rozumianego, to już ma bardzo istotną rolę. To jest taka uwaga na marginesie, bo zauważyłem, że ja mam takie wrażenie, że czasem się pojawia ta zbitka, austro-libertarianizm i ten libertarianizm jest w takim duchu rotbardowskim, prawnonaturalnym tam traktowany i wtedy ta zbitka przestaje mieć sens. Tutaj właśnie chyba wtedy ta symbioza przybiera taką wadliwą formę. Właśnie wydaje się, że tutaj te kwestie normatywne zaczynają dominować tą ekonomię, podczas gdy ta ekonomia nawet żadnej roli pomocniczej nie może spełniać. No ale to jest taka dygresja. A wracając do głównego wątku. Więc mamy tą ekonomię jako naukę pomocniczą, która nam mówi, że jakieś warunki prakseologiczne muszą być spełnione, musi być jakaś infrastruktura też przede wszystkim miękkich instytucji, czyli akceptacji dla pewnych wartości takich, które już wymieniałem, wolność osobista, własność prywatna, stabilny pieniądz, rządy prawa itd., itd. No i tutaj jest osobne pytanie strategiczne, przed którym też mi się wydaje właśnie stają takie organizacje jak Kluby Austriackiej Szkoły Ekonomii. Jak skutecznie działać na rzecz popularyzacji akceptacji dla tego rodzaju wartości, po to, żeby właśnie tutaj mogła zadziałać ta ekonomia i żeby na odpowiednio żyznym gruncie pewnego rodzaju procesy zaszły, no i żeby tym ostatecznym celem był dobrobyt gospodarczy. Główny wątek, który mnie interesuje, który chciałbym poruszyć w ramach tego wystąpienia, to jest to, czy właśnie ekonomia jako ta nauka ściśle pozytywna i ściśle teoretyczna, zajmująca się analizą pewnych logicznie koniecznych zależności przyczynowych pomiędzy różnymi elementami procesów gospodarczych, jest mimo wszystko w stanie również nam udzielić jakichś interesujących odpowiedzi albo wskazówek przynajmniej na temat tego, w jaki sposób podejść do tego zadania strategicznego, to znaczy tego zadania, które ma na celu promocję właśnie akceptacji dla pewnych wartości, a tym samym budowanie tej takiej infrastruktury instytucjonalnej, w obrębie której te rozmaite procesy opisywane przez szkołę austriacką mogą zachodzić i prowadzić do optymalnych rezultatów z punktu widzenia dobrobytu społecznego, czyli dobrobytu sumy jednostek ze swoimi subiektywnymi skalami preferencji. Mi się wydaje, że ekonomia austriacka ma również nam coś do powiedzenia ciekawego w tej materii strategicznej. I zanim przejdę do właściwej odpowiedzi na to pytanie, co nam mówi, to chciałbym poruszyć wątek tego, co jest tak naprawdę głównym, może najważniejszym elementem, najważniejszym osiągnięciem, najważniejszym fundamentem szkoły austriackiej. No to wiadomo, że tutaj możemy toczyć długie spory.
czy to jest na przykład prawo malejącej użyteczności krańcowej, czy to jest teoremat regresji, czy to jest twierdzenie o niemożliwości istnienia racjonalnie alokującej zasoby gospodarki socjalistycznej, czy to jest teoria cykli koniunkturalnych. Mi się osobiście wydaje, że to jest teoria kapitału, bo teoria kapitału jest takim zwornikiem w zasadzie, który jednoczy wszystkie te pozostałe elementy, pojawia się w kontekście tych wszystkich pozostałych elementów, no i stąd wnoszę, że jest to pewnego rodzaju główny fundament, główny zwornik. Przecież na przykład jeśli mówimy o twierdzeniu o niemożliwości istnienia racjonalnie alokującej zasoby gospodarki socjalistycznej, no to problem główny tutaj polega na nieistnieniu rynku dóbr kapitałowych. Chodzi o nieistnienie tego intelektualnego podziału pracy, który się odbywa pomiędzy przedsiębiorcami, czyli właścicielami kapitałowych struktur produkcji. Tutaj nie chodzi o istnienie bądź nieistnienie wolnego rynku dóbr finalnych, bo oczywiście były takie propozycje taylorowskie, langowskie, że można swobodnie wymieniać się dobrami finalnymi, próbować dochodzić do jakichś cen równowagowych, gdzie nie będzie nadwyżek, gdzie nie będzie niedoborów, tyle że to jest zupełnie nieistotne, to jest intelektualnie zupełnie wtórne, bo to jest wtórne wobec tego, jak jakiś centralny planista dokonał alokacji czynników produkcji. A tam, gdzie jest jeden centralny planista, tam zniweczony jest ten intelektualny podział pracy pomiędzy przedsiębiorcami, nieznane są koszty alternatywne wykorzystania czynników produkcji. W związku z tym samo pytanie o to, czy to jest efektywna alokacja, czy nie, przestaje mieć sens. A więc z definicji to jest nieefektywna alokacja, ponieważ znikają wszelkie kryteria, wedle której możemy tą efektywność oceniać. I właśnie tutaj ta kwestia zarządzania kapitałowymi strukturami produkcji w ramach systemu swobodnie wykształcających się cen jest kluczowa. Drugie bardzo istotne osiągnięcie szkoły austriackiej, teoria przedsiębiorczości. Tutaj to samo, już co nieco powiedziałem na ten temat. Przedsiębiorca w myśli austriackiej to jest osoba, która tworzy kapitałowe struktury produkcji, sprawuje funkcję właścicielską w odniesieniu do kapitałowych struktur produkcji w warunkach niepewności. A więc to jest ta kluczowa osoba, która odpowiada za funkcjonowanie procesu rynkowego, za rozwijanie się procesu rynkowego w czasie. I znowu, tutaj mamy to kryterium zysków i strat, które informuje na bieżąco przedsiębiorców i w perspektywie ex ante, i w perspektywie ex post. Po pierwsze, gdzie są jakieś niewyeksploatowane możliwości osiągnięcia zysku, czyli gdzie jest pilna potrzeba w zakresie wytwarzania pewnych konkretnych dóbr i usług, a ex post, czy rzeczywiście efektywnie zaspokoiłem potrzeby innych, czy też nie. A co to są te zyski i straty? No to jest albo wzrost, albo spadek wartości kapitałowej aktywów, którymi przedsiębiorca zawiaduje. Czyli tutaj znowu kluczowym elementem jest teoria kapitału. No i w teorii cykli koniunkturalnych też kluczowym elementem jest teoria kapitału, bo czym są te cykle koniunkturalne? Cykle koniunkturalne polegają na wykoślawieniu kapitałowej struktury produkcji poprzez monetarne manipulacje. Tutaj nie chodzi o to, że kapitałowa struktura produkcji jest nadmiernie wydłużona, tylko że ona jest wydłużona w błędnych obszarach. Pewne procesy produkcyjne, które są inicjowane w warunkach boomu, są zbyt okrężne, zbyt kapitałochłonne i brakuje pewnych komplementarnych dóbr, żeby je zakończyć, a tymczasem inne krótsze struktury produkcji nie są konserwowane, te, które są zgodne z preferencjami czasowymi społeczeństwa. I w związku z tym widzimy, że tutaj znowu kluczowa jest teoria kapitału i ten jej kształt jest tutaj bardzo istotny. Mówimy tutaj o dobrach kapitałowych, które nie są jakimś takim homogenicznym blobem, tylko są konkretnymi, heterogenicznymi dobrami, które mogą swój produktywny potencjał wyzwolić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy są ze sobą połączone w komplementarny sposób. No i też bardzo istotnym elementem jest podkreślenie czasowego wymiaru struktury produkcji, z czego wynika na przykład, że kiedy już dojdzie do fazy bustu, czyli recesji, to jedynym sposobem, żeby gospodarka wyszła na prostą, jest właśnie zrekonstruowanie tych wszystkich wykoślawionych kapitałowych struktur produkcji, co zajmuje czas. No i oczywiście to oznacza, że nie wszystkie dobra kapitałowe mogą być naraz wykorzystane. Niektóre z nich będą bezczynne.
No i standardowym keynesistowskim postulatem jest tak zatrudnianie bezczynnych zasobów, a tymczasem jeśli się właśnie ma świadomość kluczowej roli, jaką tu odgrywa teoria kapitału, to wiadomo, że nie, że one są bezczynne z jakiegoś konkretnego powodu. One mają być bezczynne, bo brakuje jakichś właśnie komplementarnych dóbr, które można z nimi połączyć, żeby w pełni ich w optymalny sposób wyzwolić ich produkcyjną wartość. Albo że po prostu no, nie doszło jeszcze do rekonstrukcji tej kapitałowej struktury produkcji na jakimś tam etapie, gdzie dopiero te dobra bezczynne zaczynają spełniać swoją funkcję. Czyli tutaj znowu też kluczowy jest ten aspekt teorii kapitału. I teraz wracając do tego poprzedniego tematu, do tych kwestii strategicznych. I mi się wydaje, że właśnie ta austriacka teoria kapitału jest w stanie nam ciekawe rzeczy, ciekawych wskazówek udzielić w kontekście myślenia o strategii. Tak? Strategia służąca efektywnemu komunikowaniu pewnych idei też musi się posługiwać pewnymi takimi komplementarnymi wobec siebie intelektualnymi dobrami kapitałowymi. I co ja mam przez to na myśli? Jeśli na przykład wrócimy do tego tematu, jakim jest, czy do tego wyzwania strategicznego, jakie, jak mi się wydaje, stoi przed klubami Austriackiej Szkoły Ekonomii, jakim jest popularyzacja tych wartości, jak właśnie szacunek dla wolności osobistej, szacunek dla własności prywatnej i tak dalej. Pamiętając oczywiście, że tutaj nie mamy na myśli żadnej politycznej agitacji, tylko promocję tych wartości, których wagę w zakresie budowania społecznego i gospodarczego dobrobytu podkreśla tak silnie ekonomia austriacka. Więc jeśli mamy do czynienia z takim właśnie strategicznym celem, no to możemy wyróżnić sobie kilka takich najpopularniejszych strategii, które rzekomo mają nam pomóc ten cel zrealizować. Ja wymienię trzy takie. No po pierwsze to jest edukacja właśnie. Tutaj już w zasadzie nie trzeba niczego więcej mówić, nie trzeba tego rozwijać. Wiadomo, że jeśli się chce komunikować jakieś idee, no to trzeba zbudować odpowiednie umiejętności pedagogiczne, zorganizować taką właśnie strukturę jak sieć klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii. No i pamiętać, że edukacja to jest najsubtelniejsza forma perswazji, zwłaszcza jeśli komunikujemy tego rodzaju idee, które można powiedzieć ucieleśniają w sobie tak ducha pokoju. Chodzi nam o promowanie takich warunków, w których może się odbywać pokojowa współpraca gospodarcza i takich warunków, w których ta pokojowa współpraca gospodarcza jest w stanie odnosić optymalne efekty. Więc to jest jedna strategia. Druga strategia popularna, którą się czasem wymienia w tym kontekście, to jest kontrekonomia, to znaczy budowanie jakichś równoległych struktur gospodarczych, które mogą zrzucić z siebie jarzmo tych wszystkich etatystycznych, interwencjonistycznych przeszkód i mimo tych przeszkód zdawać się na te wszystkie pozytywne aspekty wolnej działania opartego na wolnej przedsiębiorczości, jak właśnie wykształcanie się konkurencyjnej struktury pobudek, kształtowanie się systemu cenowego, czyli tej jednorodnej skali wartości, która nam pozwala w sposób ilościowo ścisły dokonywać transakcji gospodarczych, porównywać w sposób ilościowo ścisły bieżące koszty i antycypowane zyski i tak dalej. Więc to jest druga taka strategia, którą się w tym kontekście wymienia, tak? Działania wszelkiego rodzaju kontrekonomiczne. Trzecia strategia, którą się często wymienia w tym kontekście, to jest dążenie do jakichś działań secesjonistycznych albo wspieranie jakichś działań secesjonistycznych, bo wtedy mamy do czynienia z fragmentaryzacją tych struktur politycznych, które mają potencjał tłamszenia swobodnej współpracy gospodarczej, wolnej przedsiębiorczości i tak dalej. Mówi się często w tym kontekście, że im więcej będzie tych
drobnych jakichś struktur politycznych, to tym mniejszą one mają szansę i możliwość angażowania się w protekcjonizm, fiskalizm, inflacjonizm i tak dalej, że łatwiej można głosować nogami, jak to się mówi, w związku z tym i ta opcja exit jest dużo bardziej efektywna i zmniejsza się ten problem tak zwanej racjonalnej ignorancji, więc ta tak zwana opcja voice też staje się znacznie bardziej efektywna, to znaczy można znacznie bardziej temperować zakusy interwencjonistyczne polityków i biurokratów i tak dalej. Więc są te różne strategie. I teraz mi się wydaje, że to, czego nas uczy w tym kontekście ekonomia austriacka, właśnie, zwłaszcza jeśli się skupimy na tych aspektach związanych z teorią kapitału, to jest to, że nie należy tych strategii traktować jako elementów rozłącznych albo po prostu mogących funkcjonować w izolacji. Bo jeśli na przykład te strategie tak się będzie realizować niezależnie od siebie, to właśnie tutaj będzie brakowało tych komplementarności pomiędzy tymi różnymi, można powiedzieć, intelektualnymi dobrami kapitałowymi i rezultatem tego mogą być efekty odmienne niż te zamierzone. I co ja mam na myśli? Dwie ilustracje. No na przykład, jeśli byśmy mieli się skupić na tej secesji, to tak się mówi, że jeśli chcemy sprzyjać wolności osobistej, własności prywatnej i tak dalej, niektórzy tak mówią, to że każda secesja jest dobra, każdą secesję należy wspierać. Natomiast jeśli myślimy właśnie w tych kategoriach strategicznych i w tych kategoriach komplementarności pomiędzy różnymi strategiami, to można mieć pewne wątpliwości, tak? Można mieć wątpliwość, czy na przykład jeśli secesji chcą dokonywać nacjonaliści, etatyści, tacy jednoznaczni, to czy rzeczywiście opłacalne jest udzielanie im jakiegokolwiek strategicznego poparcia? Myślę, że tutaj, że właśnie to myślenie w kategorii komplementarnych dóbr kapitałowych, intelektualnych dóbr kapitałowych, może tutaj w nas zasiać pewne wątpliwości, tak? Czy efekty nie będą odmienne niż te zamierzone, jeśli się będzie udzielało poparcia różnym ruchom secesjonistycznym, niezależnie od tego, czy ten aspekt edukacyjny się tam pojawi, czy tymi secesjonistami będą ci, którym przyświecają te same wartości, ci, którzy mają jakieś rozeznanie na przykład w teorii austriackiej, czy jakieś nawet około austriackiej i rozumieją, że siłą napędową, która sprawia, że oni się zdecydują na tego rodzaju działania, jest właśnie to, że drobniejsze ośrodki polityczne mają mniejszą możliwość hamowania możliwości swobodnego rozwoju współpracy gospodarczej. No i tutaj się czasem pojawiają takie kontrargumenty, że jako że te mniejsze ośrodki polityczne są w stanie w mniejszym stopniu angażować się w te wszystkie negatywne działania interwencyjne, że to się szybciej dla nich odbije, no to oni się nauczą prędzej czy później, że tego nie należy robić, więc oni zmodyfikują swoje podejście od strony ideowej. No ale to też można zakwestionować, tak? Można dojść do wniosku, że w momencie, kiedy oni znajdą się nad przepaścią, a rzeczywiście można uznać, że znajdą się nad przepaścią szybciej, będąc takim niewielkim ośrodkiem politycznym, no to oni zamiast zmądrzeć, to na kolanach pójdą do tego większego ośrodka politycznego, od którego się odłączyli i powiedzą, przyłączcie nas z powrotem, bo sami sobie nie radzimy, no i można powiedzieć, że tam idea secesjonizmu tam w jakiś sposób zostanie wtedy nadwątlona, skompromitowana i tak dalej. Więc ja nie mówię, że to jest jakiś rozstrzygający argument w tym kontekście, ale właśnie myślenie w kontekście takich komplementarnych strategii, komplementarnych intelektualnych dóbr kapitałowych, właśnie pewnej świadomości edukacyjnej z jednej strony, a tych zapędów secesjonistycznych z drugiej strony, może tutaj zasiać w nas pewną wątpliwość, tak? Czy każdy ruch secesjonistyczny jest równy każdemu innemu. Czy na przykład jeśli w ramach tak ilustracji różnych pozytywnych aspektów decentralizacji, konkurencji, policentryczności i tak dalej, chcemy się powoływać na różne ruchy secesjonistyczne, to czy na każdy się możemy powołać? Czy może jednak powinniśmy różnicować między nimi, powoływać się tylko na niektóre, a niekoniecznie na inne?
Mam wrażenie, że na przykład ten temat zostanie jeszcze poruszony dzisiaj po południu w ramach debaty na temat Unii Europejskiej. No i moja sugestia jest właśnie taka, że tutaj myślenie w kategoriach kapitałowej struktury produkcji, tej intelektualnej struktury produkcji może posłużyć nam do sformułowania pewnych argumentów właśnie w kontekście tego rodzaju debat. Albo inny tego rodzaju przykład, tym razem na linii jakiejś komplementarności pomiędzy tymi kwestiami edukacyjnymi, a tymi kwestiami kontrekonomicznymi. Tak samo, czy każde jakieś działanie kontrekonomiczne może nam posłużyć jako dobra ilustracja korzyści płynących właśnie z budowania tych równoległych czy ukrytych struktur gospodarczych, tych, które w większym stopniu sprzyjają swobodzie działania, wolnej przedsiębiorczości i tak dalej. I znowu właśnie tutaj myślenie w kategoriach takich tych komplementarnych strategii myślę, że może nam zasugerować, że różne działania kontrekonomiczne są sobie nierówne. Niektóre z nich warto traktować jako dobre ilustracje tych wszystkich korzyści, które wynikają z budowania takich właśnie równoległych instytucji gospodarczych, takiej równoległej infrastruktury, która pozwala jakoś zminimalizować te negatywne efekty interwencyjne. I że nie wszystkie tego rodzaju działania są sobie równe, nie wszystkie w równym stopniu są nam w stanie służyć jako pewnego rodzaju ilustracje pedagogiczne. No i dwa przykłady, które możemy sobie tutaj porównać. Z jednej strony na przykład jako naturalny efekt delegalizacji narkotyków pojawiają się oczywiście czarnorynkowe organizacje, które tymi narkotykami handlują. No i czy na przykład warto takich przykładów używać jako przykładów wolnej przedsiębiorczości, która bohatersko wkracza w te obszary, które zostały tam jakoś interwencyjnie zablokowane? No wydaje mi się, że znowu to zależy od, jeśli mamy to zaplecze edukacyjne tutaj właśnie, to zaplecze, które wynika z naszej znajomości teorii austriackiej szkoły ekonomii, no to znowu możemy tutaj mieć pewne wątpliwości. Chroni nas to przed tutaj pewnym błędem kategorialnym. Można stwierdzić, że powstanie tego rodzaju czarnorynkowych organizacji handlujących narkotykami z wszystkimi ich negatywnymi reperkusjami, bo to są oczywiście na ogół organizacje przestępcze, to nie jest zjawisko dobre, bo działające na przekór etatyzmowi, tylko to jest zjawisko złe, bo powstające wskutek etatyzmu. Przecież mafie, które przejmują rolę handlu czarnymi narkotykami, no to są niejako dzieci etatyzmu. Tak? I tam nie ma żadnej rynkowej kontroli jakości. Tam mamy do czynienia z przekłamaniami, na przykład są sprzedawane rzeczy, które są znacznie bardziej uzależniające na przykład niż to wynika z jakichś deklaracji tych podmiotów, które się tego rodzaju czarnorynkową działalnością zajmują. Tam mamy do czynienia z powiedzmy dosyć bezwzględną eksploatacją tego właśnie, że mamy do czynienia z świadczeniem pewnych usług osobom uzależnionym, czyli tutaj jest zasadne pytanie, do jakiego stopnia możemy rzeczywiście mówić, że tam działa suwerenność konsumencka i tak dalej. Więc znowu, myślimy w tych kategoriach komplementarnych strategii, czy powinniśmy tego rodzaju przykłady traktować jako dobre ilustracje pedagogiczne, czy wręcz może nawet jakieś zjawiska, którym należy udzielać wsparcia moralnego albo nawet jakiegoś bardziej czynnego wsparcia, czy też nie. No i inny przykład takiego działania kontrekonomicznego, zupełnie moim zdaniem przeciwny i właśnie podkreślający tą heterogeniczność różnych działań kontrekonomicznych, którą tak dobrze naświetla austriacka teoria kapitału, to jest powstawanie takich innowacji przedsiębiorczych jak Bitcoin, który też był wspomniany w dyskusji po poprzednim wystąpieniu, czyli twór, który ma bardzo silne aspiracje monetarne i który podręcznikową wręcz spełnia definicję solidnego pieniądza wedle szkoły austriackiej, nie wbrew temu, że to jest waluta syntetyczna, wirtualna, tylko właśnie dzięki temu, co ciekawe, że jest to waluta syntetyczna, wirtualna, że takie immanentne, algorytmiczne zablokowanie jej podaży może być nawet w tym sensie efektywniejsze niż
taka naturalna ograniczoność podaży złota czy jakiegoś tam innego metalu szlachetnego, co do którego nie wiemy, kiedy odkryta zostanie nowa żyła, tak na przykład. I protokół też, na którym jest Bitcoin oparty, to z kolei można powiedzieć, że spełnia wręcz podręcznikową, taką austriacką definicję sprawnie funkcjonującego systemu transakcji finansowych. Bo tam mamy do czynienia z decentralizacją, bo tam mamy do czynienia z eliminacją jakiegokolwiek monopolistycznego ośrodka decyzyjnego, czy monopolistycznego pośrednika, któremu wszyscy muszą zawierzyć. W momencie, kiedy to eliminujemy, no to znika oczywiście to kluczowe ryzyko, jakie w tym kontekście się pojawia, czyli pokusa nadużycia. Więc widzimy tutaj też te istotne komplementarności. No i oczywiście to jest w istotnym sensie, ta cała infrastruktura bitcoinowa jest w istotnym tego słowa znaczeniu niepenetrowalna przez jakiekolwiek siły nieprzychylne posługujące się środkami politycznymi, więc jest w istotnym tego słowa znaczeniu kontrekonomiczna. Więc widzimy, że w przypadku takiego zjawiska jak bitcoin mamy tutaj zawarte te różne wartości i te różne korzystne aspekty wynikające z znajomości austriackiej teorii finansów czy pieniądza i tak dalej. A w przypadku takiej działalności kontrekonomicznej jak handel narkotykami na czarnym rynku w ogóle tego nie mamy. Więc znowu myślenie tutaj w tych kategoriach komplementarnych, myślenie na temat tych różnych działań kontrekonomicznych przez pryzmat bardzo silnego i konsekwentnego zaplecza edukacyjnego wynikającego właśnie z naszej znajomości teorii austriackiej pozwala nam zheterogenizować te różne działania kontrekonomiczne, tak samo jak na bazie, co starałem się wykazać na bazie mojego poprzedniego przykładu, pozwala nam też zheterogenizować te różne ruchy secesjonistyczne, tak? Czyli pozwala nam na mądrzejsze myślenie o różnych strategiach mniej lub bardziej teoretycznych, mniej lub bardziej praktycznych, których wspólnym celem jest stworzenie warunków dogodnych do tego, ażeby wolna przedsiębiorczość mogła rozkwitać właśnie zgodnie z tymi wszystkimi zjawiskami, z tymi wszystkimi korzystnymi efektami, które tak dobrze i kompleksowo opisuje austriacka szkoła ekonomii. Więc na przykład jaki tutaj cel pojawia się przed, jakie tutaj zadanie się pojawia przed uczestnikami, czy zwłaszcza przed szefami klubów austriackiej szkoły ekonomii, jeśli chodzi o to myślenie strategiczne, tak? Na przykład jeśli chcemy połączyć wartości edukacyjne z wartościami kontrekonomicznymi, to starajmy się przyciągnąć ku sobie osoby, w których drzemie najwyraźniej jakiś pokaźny potencjał innowacyjny i przedsiębiorczy, bo może w ten sposób damy dobre zaplecze edukacyjne takim osobom, które wymyślą kolejnego Bitcoina, coś nowego, jeszcze nie wiadomo co, ale coś równie rewolucyjnego jak Bitcoin. I tutaj trzeba myśleć w kategoriach intelektualnych przedsiębiorców, trzeba starać się stymulować ten potencjał w różnych uczestnikach spotkań klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii, jeśli się nam wydaje, że ten potencjał w sobie mają, no bo to oczywiście jest bardzo trudne do zidentyfikowania, bardzo trudne do odkrycia. Tak samo, jeśli mamy do czynienia z osobami, które wydają się mieć jakiś bardzo dobrze przemyślany plan wdrożenia działań secesyjnych w jakiejś formie, stworzenia jakiejś autonomicznej strefy ekonomicznej albo stworzenia jakiegoś przewalczenia pewnych rozwiązań prawnych, które pozwolą im działać na pewnym obszarze z większą autonomią, dzięki czemu oni właśnie będą w stanie w większym stopniu rozwijać swój potencjał przedsiębiorczy i też z kolei stwarzać ciekawą ilustrację tego potencjału przedsiębiorczego, którą my potem możemy jako jakieś narzędzie pedagogiczne, ilustrację pedagogiczną wykorzystywać. No to również wydaje mi się wymaga myślenia w kontekście tych komplementarnych intelektualnych dóbr kapitałowych, czy w kontekście budowania czegoś, co nazwałem sobie na swój użytek intelektualną strukturą produkcji.
I mi się wydaje, że kluby kasę właśnie powinny próbować tworzyć taką intelektualną strukturę produkcji, mając na uwadze, że operujemy tutaj dobrami, które są wobec siebie komplementarne i tylko wtedy tą swoją pełnię intelektualnej produktywności są w stanie rozwinąć. Takie strategiczne wskazówki, takie strategiczne refleksje wydaje mi się wypływają z austriackiej teorii kapitału, dając nam tym samym do zrozumienia, że nawet czysto teoretyczna dyscyplina, jaką jest ekonomia w duchu austriackim, jest w stanie no, dać nam pewne wskazówki, można by powiedzieć, natury tymologicznej, natury przedsiębiorczej, jeśli myślimy tutaj o sobie w kategoriach intelektualnych przedsiębiorców. Tyle ode mnie, także dziękuję za uwagę i zapraszam do ewentualnej dyskusji.